565 zawodników, w tym 99 kijkarzy, wystartowało w 8. edycji biegu o Złote Gacie plus Nordic Walking, który odbył się w Brzeszczach 24 marca. Uczestnikom zawodów towarzyszyła piękna pogoda, bardzo lekko na plusie, słoneczko i prawie bezwiecznie. A więc wymarzona aura do bicia rekordów. Trasa łatwa, ale miejscami błotnista. Miejscami błotnista, ale w sumie podoba mi się, pierwszy raz tutaj jestem. Nie można się nie cieszyć, jak się ciężko pracuje całą zimę, czy jest minus 20, wychodzi się na zewnątrz, trenuje się, żeby bić życiówki. To jest dla mnie ważne po pracy, żeby coś osiągać, iść dalej do przodu. Ale jak się nie udaje, to też się nie poddaję. To znaczy, żeby pracować jeszcze więcej. Dedykuję to mojej kochanej rodzinie, która jest bardzo wyrozumiała dla mnie. Podczas treningów mogę realizować swój plan. No a potem oczywiście to nadrabiam czymś. Pozdrawiam Brzeszcze, jest super, jestem tu drugi raz i będę trzeci. Elegancko, Francja elegancja, to kolega mnie prowadził. Ja mi kiedyś powiedział, jak zaczynałem biegać, taki starszy pan, że na bieganie są dwa rodzaje pogody. Dobra i bardzo dobra. Ja to ograniczyłem po latach do tylko bardzo dobrej. Pogoda jak widać, super dopisała. Trasa jak zwykle, 10 km, 8. edycja biegu Złote Gacie w Brzeszczach. Medal jak zwykle, gacie do kolekcji, już zbierają ludzie te gacie od 7 lat, bo pierwszy bieg był bezgaciowy. 600 prawie uczestników było zapisanych, wystartowało 565, z tego co wiem około 100 osób z kijkami, reszta biegacze. Zawodnicy mają full, że tak powiem, serwis na mecie, grochóweczka dla wszystkich, uśmiech i zapraszamy za rok. W tegorocznej edycji pobitych zostało kilka rekordów. Grzegorz Dors, który zwyciężył w kategorii mężczyzn, pobił rekord 10 km trasy wynikiem 57 minut 42 sekundy 56 setnych. Rywalizację Open kobiet wygrała Angelika Pietrzyk, także ustanawiając rekord trasy z czasem 62 minuty 38 sekund 43 setne. W zawodach wystartowała bardzo mocna ekipa klubu KABEK Spodkowa Janów i zawodnicy z tego klubu zgarnęli największe trofeum, czyli Złote Gacie.